już bardzo lubię tańczyć, ale niestety ze względu na szkołę niestety nie mam czasu, żeby chodzić na żadne zajęcia taneczne. Uczę się także chińskiego, koreańskiego, może nie jakoś często, bo trudno znaleźć czas, ale zawsze. Miałam bardzo dobre oceny w gimnazjum, skończyłam je z wyróżnieniem i z wieloma sukcesami. No teraz trochę sytuacja się zmieniła, już przyszłam tu i na starcie byłam taka średnia, a nie najlepsza jak zawsze. W gimnazjum w sumie wszystko przychodziło mi bez problemu. Z lekcji na lekcję potrafiłam mieć piątki i szóstki, więc... I pomagała też opinia nauczycieli o mnie, ponieważ w gimnazjum byłam takim złotym dzieckiem, złotym uczniem. W liceum musisz sam wszystko ogarnąć. Tam tak naprawdę sprawdzana jest tylko moja wiedza, a nie dowiaduję się niczego więcej. Są nawet niektóre lekcje, gdzie po prostu nie mogę zadać pytania, bo muszę sama sobie na nie odpowiedzieć. Należę do grupy porażki według jednego z nauczycieli u nas, bo nie udało się na przykład przejść do kolejnego etapu w jednej czy dwóch olimpiadach i to znaczy, że już tak jakby człowiek nie ma żadnej wartości, nie? Grupa sukcesu to jest to taka grupka faworyzowana, szczególnie przez nauczycieli. Chodzą na olimpiady, więc w sumie czemu się do nich przyczepiać? Powiem szczerze, w tej szkole nie czuję się osobą wartościową, czuję się takim nikim. Spowodowane jest to tym, że mam do czynienia teraz z większą grupą ludzi ambitnych, przy których tak naprawdę moje osiągnięcia i moje życie nie jest wcale ciekawe. I odbiera się ludziom takie wewnętrzne poczucie swojej wartości i tego, że skoro się starasz, to jesteś wystarczający. Presja ze strony całego otoczenia sprawiła, wydaje mi się, że przestałam być zmotywowana do tego wszystkiego i jeżeli nie osiągałam żadnego sukcesu, jakoś nie wiem, raz na miesiąc, to już było źle. To już było to takie uczucie, że, no, że jestem zerem, że nic nie osiągam. Czuję się niedowartościowana, twierdzę, że jestem po prostu strasznie głupia i to wszystko jest moja wina, że dostałam tego słabą ocenę. Uważam, że wartością człowieka jest to, jak traktuje innych ludzi. W drugim człowieku widzi przede wszystkim człowieka, który ma talenty, który też jest wartościowy, a nie ocenia go od razu. Chodzi nie tylko o działanie naszej szkoły, ale to chodzi przede wszystkim o takie oddolne działanie w ogóle szkoły w Polsce, nie? Gdzie uczniowie od najmłodszych lat są uczeni, że są oceniani. Po prostu są grupowane na tych lepszych, tych gorszych.